Motyw władzy w literaturze. Tak brzmi jedno z pytań na maturze ustnej z języka polskiego. Literatura wskazuje na obowiązki i prawa rządzących. Dokonuje również oceny podejmowanych przez władców decyzji. Kochanowski w Odprawie posłów greckich ukazuje bohaterów, którzy obrazują różne rozumienie władzy. Dla Aleksandra jest ona przywilejem pozwalającym realizować własne cele, co wiąże się z zatrzymaniem porwanej Heleny w Troi. Antenor uważa władzę za służbę społeczeństwa. Oddanie Heleny ma gwarantować bezpieczeństwo mieszkańców grodu. Priam, król ukazany w dziele Troi, okazuje się słabym władcą i ulega namowom Aleksandra, by nie oddawać Heleny Grekom. To doprowadza ostatecznie do katastrofy. Autor przestrzega więc władców przed nadużywaniem ich pozycji i wzywa do odpowiedzialności za losy państwa. Więcej informacji o tej i innych lekturach znajdziesz na naszym YouTube'owym kanale i stronie matura.na maksa.pl. To co? Widzimy się?